Proszę Państwa, zawsze trzeba wybrać jakieś tematy, no bo o słowackim za dużo jest do mówienia, żeby to zmieścić chociażby w głównym zarysie w jednym wykładzie. A więc wybrałam kilka tematów, zaznaczonych zresztą w tytule mojego wystąpienia, to znaczy poeta, dramaturg i nam współczesny. Trzy takie hasła wywoławcze. Wszyscy wiemy, że Słowacki był niedoceniony zupełnie przez współczesnych, że później był doceniany właściwie jako autor nie tak wielu utworów, ale dlaczego? Dlaczego właściwie współcześni go nie doceniali? Co w nim takiego było? Przecież on tyle tak cudownych wierszy napisał, prawda? Przecież tyle pokoleń się wzrusza jego wierszami, łzy ciekną a jednocześnie po prostu jesteśmy zafascynowani urodą tych wierszy. Dlaczego na przykład wtedy one nie wywierały takiego wrażenia? Jak to było? No, powodów jest kilka. Pierwszy powód to jest taki. Był autorem i jest autorem ogromnej ilości wierszy wspaniałych. Tyle tylko, że za życia. Wiedzą Państwo, ile on opublikował tych wierszy? Ile było znanych czytelnikom? 8. A z tych 8, 4 to były wiersze młodzieńcze opublikowane w czasie powstania listopadowego w Warszawie. A więc te 4 i 4 jeszcze. Czy mógł być znany jako świetny poeta, poeta liryczny? No, nie bardzo, prawda? Oprócz tego oczywiście poematy, dramaty, ale ta ilość wierszy, którą znali jego współcześni w porównaniu z tym, co my znamy, wydaje się zupełnie zdumiewająca. Zresztą podobnie, jeżeli myślimy nawet o Mickiewiczu. Jakiego Mickiewicza znali współcześni? No, dla nas Mickiewicz to dramaty, trzecia część Dziadów, Pan Tadeusz, a potem te wspaniałe liryki lozajskie, które, jak się mówi, były otwarciem zupełnie nowego stylu poezji, zupełnie nowego myślenia poetyckiego. Tak, ale przecież liryków lozajskich współcześni Mickiewiczowi nie znali. On ich nie opublikował. Prawda? To jest taka pierwsza refleksja, która się narzuca, kiedy myślimy właśnie Słowacki pośród współczesnych. Jak go oceniali? Druga uwaga, tutaj, bo to są uwagi wstępne te o wierszach. Druga uwaga, był niedoceniony, no bo też trzeba powiedzieć, że miał wyjątkowo fatalne wyczucie kontaktu z publicznością. Proszę Państwa, przecież on opublikował te 4 pierwsze wiersze. A potem co opublikował? Potem opublikował poezję, czyli przede wszystkim poematy, prawda? Te długie poematy bajroniczne, w których rzeczywiście o ojczyźnie nie było nic. I jak powiedział Mickiewicz, nie są jak Kościół, ale bez Boga. Bez Boga znaczy oczywiście bez ojczyzny, prawda? Bez ducha. Dlaczego? No ja mam wrażenie, dlaczego on wtedy właśnie nie pisał tych wierszy patriotycznych, nie próbował się zasługiwać tak, jak czynili to wtedy inni poeci. Mnie się wydaje, ale tutaj zresztą w tym, co będę dzisiaj mówiła, dużo jest takich rzeczy, które mnie się wydaje. Bo też sądzę, że jeżeli mamy czytać Słowackiego i go lubić, to chyba powinniśmy sobie swobodnie myśleć i sami wysnuwać własne hipotezy i własne oceny, bo każdy czytelnik ma do tego prawo. Mnie się więc wydaje, że on był przekonany, że wtedy wszyscy już dobrze wiedzą, jak bardzo on jest patriotycznie nastawiony. Jego hymn, ten Boga Rodzica, był 8-krotnie przedrukowywany w powstańczej prasie w grudniu 30 roku. Pozostałe 3 wiersze też były od razu publikowane. A więc Słowacki mógł sądzić, że jest już znany jako poeta patriotyczny.
poza tym słowacki Remig, kiedy się tylko znalazł w Paryżu, najpierw w Dreźnie jechał z jakąś misją do Londynu, no więc znów się zasługiwał dla ojczyzny. Potem w Paryżu próbował brać udział we wszystkich jakichś takich poczynaniach emigranckich, w towarzystwie literackim, we wszelkich towarzystwach wówczas powstających. Wszędzie się wykazywał. I tu jest chyba taka głęboka przepaść pomiędzy tym, co myślał Słowacki, a pomiędzy tym, jak widzieli go naprawdę inni emigranci. Bo inni emigranci, po pierwsze, pewnie nie znali, a jak nawet ktoś poznał, to nie zapamiętał tych jego czterech wierszy z powstania, prawda? Ta misja londyńska to w ogóle nikt nie bardzo było wiadomo, o co chodzi. A to, że on gdzieś chodził, był jakimiś sekretarzem jakichś towarzystw i tak dalej, to mu nie dawało tej renomy. Natomiast oczywiście najważniejsze było to, że on nie należał do koterii Mickiewicza. Że on był tak bardzo, sam chciał mu dorównać, prawda? że zawsze tutaj z nim współzawodniczył, oczywiście bez pozytywnych efektów. Ale proszę Państwa, jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, mówiąc o wierszach Słowackiego. To jest przede wszystkim o dość fatalnym wyborze pośród tych wierszy, które czyniono przy układaniu kanonu lektur do szkół. Co panienki czytały już w XIX wieku ze Słowackiego, a w dwudziestoleciu i po wojnie, przecież to były stale te same wiersze. My wiemy, że gusta ludzi się zmieniają, prawda, że wiersze, które zachwycały, które były takimi lirycznymi wierszami dla panienek, powiedzmy w końcu wieku XIX, dzisiaj już co innego się trochę podoba, prawda? Już mamy trochę inne gusty, inne potrzeby, a tutaj stale było to samo, co było na przykład. Oczywiście hymn o zachodzie słońca, był testament mój, z poematu był w Szwajcarii, prawda, bo to wiem z pamiętników, że mnóstwo panienek uczyło się na pamięć wielkich fragmentów poematów w Szwajcarii, bo to właśnie i miłość, i nieszczęście, i rozpacz, i góry, prawda? No tak. I to w Szwajcarii to, prawdę mówiąc, bardzo mnie zdumiewało, bo przecież to wszystko to jest i takie piękne i tragiczne, ale na przykład czy należało dawać niewinnym panienkom do czytania taki poemat, w którym bohater jest bardzo zakochany, prawda, chodzą razem po tych górach, no ale na, jak to powiedzieć delikatnie, odebranie jej dziewictwa, prawda, wybrał jako miejsce grotę w czasie burzy, schronił się z nią w grocie przy płynącym strumieniu czy rzece, który tę grotę zalewał. Wyobraźmy sobie, lodowata grota, twarda, prawda, dwoje spacerowiczów, no i w każdym razie ta straszna rzecz tam się dokonuje. No więc są takie tutaj dziwne rzeczy. Natomiast, proszę Państwa, od razu chciałabym zwrócić uwagę też na rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna. Na to, że nad Słowackim płakano, rozpaczano, zachwycano się, między innymi dlatego, żeśmy zawsze wierzyli, że Słowacki tutaj wkłada w te wiersze własne uczucia, że są to wiersze prawdziwe. Prawda? One były tak pełne emocji, wydawały się tak bardzo rzeczywiście autentyczne. No a spójrzmy, bo chociażby te dwa najbardziej znane wtedy, no, dla mnie chyba jednym z najpiękniejszych z tego okresu przedmistycznego to jest na pewno Rozłączenie, ale to jest co innego. On właśnie wtedy nie był wśród tych najukochańszych lektur szkolnych.